Właśnie ten teren wokół domu przyrodnika nosi nazwę imienia profesora Wiktora Wawrzyczka. Wczoraj, 19 września, miała miejsce uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi. Pomysł wyszedł od mieszkańca Skoczowa, który zadzwonił do mnie z takim troszkę żalem, że gmina Haszlach w żaden sposób nie upamiętniła swojego wybitnego mieszkańca i zadał mi zadanie: panie wójcie, proszę upamiętnić postać profesora Wiktora Wawrzyczka. No długo się zastanawiałem, co zrobić. Jak wizytowałem tutaj teren budowy, no to wtedy wpadł mi pomysł, żeby temu terenowi wokół domu przyrodnika nadać nazwę placowi profesora Wiktora Wawrzyczka. W odsłonięciu pamiątkowej tablicy uczestniczyła m.in. rodzina patrona placu. Dla pani Ireny Romanik profesor był wujem. Wspomnień jest bardzo wiele, bardzo wiele. Pracował w Olsztynie, wykładał jeszcze wtedy na wyższej szkole rolniczej. Myśmy wyczekiwali każdych świąt, bo nie zapominał o rodzinie i święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, wakacje spędzaliśmy razem. I to był wielki czas oczekiwania, bo przyjeżdża wujek. To dobre miejsce właśnie tutaj, obok domu przyrodnika? Uważam, że to jest bardzo dobre miejsce. Tu się wychował, na ziemi cieszyńskiej, tutaj w Haszlachu żył i mieszkał. Postać profesora, polskiego chemika i działacza społecznego, który urodził się w Kończycach Wielkich, przybliżył profesor Krzysztof Kozłowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Profesor był przede wszystkim bardzo ciekawą osobowością. Powszechnie był nazywany na naszej uczelni mistrzem z różnych względów. Przede wszystkim był świetnym nauczycielem akademickim, był świetnym chemikiem podpartym taką naprawdę solidną wiedzą. Poza tym miał szerokie zainteresowania, był śpiewakiem, uczestniczył czynnie w pracy chóru, założył zresztą chór, który nosi obecnie imię profesora Wawrzyczka. Poza tym, tutaj było to powiedziane wcześniej, to nie do końca jest prawda, że profesor był fanem sportu. On sportu nie znosił, ale studenci podstępnie go namówili, że został prezesem akademickiego klubu sportowego, związku sportowego i profesor się po długim namyśle na to zgodził i było to bardzo dla niego ciekawe zdarzenie i ta działalność była bardzo ciekawa, ponieważ najbardziej zajął się piłką siatkową i zespół siatkówki olsztyński w tym czasie zaczął święcić swoje największe sukcesy. Trafił do drugiej ligi, a później trafił nawet do pierwszej ligi i profesor bardzo to przeżywał. Fundował tym biednym studentom, bo studenci w tamtych czasach często byli ubogimi ludźmi i on ich wspierał z własnych pieniędzy. Myślę, że było mu łatwiej, ponieważ był osobą samotną, także mógł całe swoje pieniądze przeznaczyć na pomoc studentom. Profesora to wspominamy w Olsztynie wielokrotnie. My jako Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizowaliśmy około 6 imprez, czy uroczystości poświęconych właśnie profesorowi. Uroczystość połączono z walnym zjazdem delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Do Haszlacha zjechali macierzowcy z całego kraju, by wziąć udział w zjeździe, ale także uczcić pamięć profesora. Oprócz tego, że jest to walny zjazd delegatów macierzy, również przypada w tym roku 135. rocznica działalności Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku właściwie zjazd połączony jest jeszcze z uroczystością poświęconą pamięci pana profesora Wiktora Wawrzyczka, który był macierzowcem, także jest to dla nas zacna osoba o wielkich zasługach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.